Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Technologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zawarte w normach żywieniowych tabele wartości pokarmowej przedstawiają orientacyjny skład pasz pod względem takich składników jak białko, tłuszcze, energia, sucha masa i inne. Doświadczalnie wyznaczono również zapotrzebowanie dla poszczególnych gatunków zwierząt w zależności od kierunku produkcji. Korzystając z wyznaczonych norm, można określić, jakie są potrzeby danej grupy technologicznej, a znając poszczególne składy danego surowca, odpowiednio dobrać paszę w celu stworzenia zbilansowanej dawki pokarmowej. Jeśli przyjmiemy, że ważąca 500 kg krowa mleczna ma dawać dziennie około 12 litrów mleka o zawartości tłuszczu 3,5%, to ilość, np. białka strawnego dla produkcji 1 litra takiego mleka, mnożymy przez pożądaną liczbę. Podobną regułę stosujemy w przypadku tuczu w zależności od oczekiwanych przyrostów i masy końcowej i innych gałęziach produkcji zwierzęcej. By prawidłowo określić dawkę żywieniową, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego zapotrzebowania bytowego i produkcyjnego, czyli po prostu dodania do siebie poszczególnych wartości składników żywieniowych. Jeśli dla krowy zapotrzebowanie bytowe wynosi 4,6 jednostek owsianych i 280 g białka strawnego, a produkcyjne 5,6 jednostek owsianych i 636 g białka, to według normy żywieniowej jej całkowite dzienne zapotrzebowanie wynosi 10,2 jednostek owsianych i 916 g białka strawnego. Do zbilansowania przykładowej dawki pokarmowej używa się dostępnych surowców, dla których znana jest zawartość pożądanych składników. W przypadku krowy mlecznej można użyć siana łąkowego i kiszonki z kukurydzy. Uwzględniając ich skład, należy wybrać ilość, która będzie najbardziej zbliżona do określonych potrzeb danego zwierzęcia. Nie można zapomnieć o zachowaniu odpowiednich proporcji w poszczególnych rodzajach pasz. Skarmienie zbyt małej lub zbyt dużej ilości danego typu paszy może powodować jej zmniejszone pobieranie, zaburzenia przewodu pokarmowego i być przyczyną niedoborów, pomimo odpowiedniego zbilansowania dawki. Istotna jest również forma paszy. Na przykład w żywieniu trzody nie będziemy podawać surowych ziemniaków, a ziemniaki parowane. Układanie dawek należy zaczynać zawsze od pasz objętościowych, soczystych i suchych, a następnie uzupełniać do wymaganego poziomu paszami treściwymi. Bardzo często wybierając konkretne pasze, okazuje się, że dawka nie może być prawidłowo zbilansowana i konieczne jest uzupełnienie niedoborów lub redukcja nadmiaru. W omawianym przypadku po przemnożeniu zawartości składników w 1 kg paszy przez ilość kilogramów w dawce pokarmowej uwidacznia się niedobór jednostek owsianych i białka strawnego. Brak ten można wyrównać przez zastosowanie mieszanki treściwej, która uzupełni pożądane składniki. W danym przypadku ewentualna rozbieżność w składzie dawki i zapotrzebowania nie powinna przekraczać 5%. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.